Inflacja jest jednym z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. Rosnące ceny praktycznie każdego z produktów i usług sprawiają, że z niepokojem patrzymy w przyszłość. W dzisiejszym wideo chciałbym porozmawiać z Wami o jednym z ciekawszych tematów, jakim są nieruchomości i ich ceny w nadchodzących miesiącach. Postaramy się przyjrzeć temu, jak decyzje rządzących, rynek, jak i zachowania ludzkie przełożą się na ceny nieruchomości. Jeżeli więc interesujesz się finansami i chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, koniecznie obejrzyj ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że ceny w 2021 roku rosną w zastraszającym tempie. Nie ma chyba branży, która nie narzekałaby na wzrost kosztu zakupu materiałów, paliwa, energii czy opału. Sprawia to, że ceny z tygodnia na tydzień śrubują kolejne maksima. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób z niepokojem spogląda w przyszłość, zastanawiając się, co przyniosą kolejne miesiące. W tym materiale postaramy się przyjrzeć najważniejszym aspektom, które będą miały wpływ na to, co wydarzy się na rynku nieruchomości w nadchodzących miesiącach. Pierwszym bardzo ważnym aspektem, jaki wpłynie na rynek nieruchomości, będzie podniesienie stóp procentowych. Jest to już jasne, że stopy procentowe pójdą w górę. Po pierwsze, projekt budżetu na 2022 rok przewiduje podniesienie stóp procentowych z rekordowo niskiego poziomu, jaki był do tej pory. Po drugie, szalejąca inflacja, która w miesiącu wrześniu oficjalnie wyniosła 5,8%, zmusi Radę Polityki Pieniężnej do działania. Niskie stopy procentowe co do zasady mają pobudzać gospodarkę. Tani kredyt zachęca przedsiębiorców do inwestowania, a zwykłych zjadaczy chleba do zaciągania kredytów hipotecznych na dom czy też na mieszkanie. Ludzie kupują chętniej i więcej, wiedząc, że kredyt jest tani. Ostatnie miesiące nasiliły jeszcze bardziej tę tendencję. Z jednej strony tani kredyt skusił wiele osób do zainwestowania w nieruchomości, z drugiej wysoka inflacja jest prawdziwym biczem, który zagonił wiele osób do inwestycji w myśl zasady, że lepiej zainwestować w cokolwiek niż patrzeć, jak inflacja zżera moje ciężko zarobione pieniądze. Tak więc bardzo dużo osób poszło najprostszą drogą i zainwestowało w nieruchomości. Spowodowało to po pierwsze spadek opłacalności wynajmu mieszkań, po drugie dynamiczny wzrost liczby budowanych mieszkań przez deweloperów. Nie ma chyba w Polsce większego miasta, w którym nie powstałoby lub powstaje spora ilość mieszkań. Więcej rozpoczętych inwestycji budowlanych przełożyło się na wzrost cen materiałów budowlanych, które wręcz wystrzeliły w powietrze. Wcale nie dziwią się deweloperom. Jeżeli widzieli w swoich inwestycjach zysk, dlaczego nie mieliby budować kolejnych osiedli? Rynek zweryfikuje jednak wszystko. Ceny mieszkań są na kolejnych maksimach, a wszystko wskazuje na to, że może być jeszcze drożej. Mamy więc wysoką inflację, tani kredyt, rozgrzany rynek nieruchomości, który zaczyna być coraz mniej kuszącą inwestycją z powodu cen nieruchomości, jak i praktycznie zerowe oprocentowanie lokat bankowych. Wszystko to składa się na obraz rzeczywistości, jaka nas otacza. Teraz jednak nadchodzi zmiana. Najpierw widać ją było w krajach sąsiednich, gdzie stopy procentowe zostały podniesione. Nasz rząd jak dotąd nie podjął takich kroków. Co więcej, warto w tym miejscu nadmienić, po co w ogóle dźwiga się stopy procentowe do góry. Otóż podwyżka stóp procentowych ma za zadanie zahamować inflację. Kiedy stopy procentowe idą do góry, koszt kredytu zwiększa się diametralnie. Droższe kredyty to mniejsze zainteresowanie klientów do zapożyczania się. Podwyższony koszt kredytu skłania również banki do zaostrzenia kryteriów jego udzielania. Bank musi zastanowić się i dokładnie prześwietlić każdego, kto przychodzi do niego z wnioskiem, zadając sobie pytanie, czy ten klient jest w stanie spłacić swoje zobowiązanie w obliczu podwyższenia kosztów obsługi długu. To przekłada się na spowolnienie akcji kredytowej i schładzanie rozpędzonej lokomotywy inflacji. Oprócz tego, kiedy stopy procentowe idą do góry, lokaty zaczynają podnosić swoje oprocentowanie. I o ile dziś lokaty bankowe jako produkt inwestycyjny są praktycznie na wymarciu, ponieważ ich posiadacze ponoszą realną stratę, o tyle, kiedy oprocentowanie lokat wzrasta do tych 3-5%, spora ilość osób woli trzymać swoje oszczędności w banku, mając pewność otrzymania odsetek.
Oczywiście taka sytuacja jest logiczna, kiedy inflacja jest niska. Na chwilę obecną, kiedy inflacja wynosi ponad 5%, nawet kiedy lokaty bankowe dawałyby te 3 czy 5% w skali roku, nadal nie byłyby opłacalne. Kiedy jednak inflacja spada, jest to już rozsądne posunięcie. Teraz jednak, kiedy ten popularny produkt inwestycyjny praktycznie został wycofany z rynku, wiele osób zwróciło się w kierunku nieruchomości. Stąd też ceny windują kolejne maksima. Co ważne, wzrost ilości dostępnych mieszkań na wynajem spowodował spadek opłacalności wynajmu. I o ile jeszcze kilka lat temu sprytni inwestorzy potrafili przerobić mieszkania na pokoje i wynająć je, zyskując nawet 10% w skali roku, o tyle dziś jest to już jakieś 6% ceny mieszkania. Oczywiście trzeba dodać w tym miejscu fakt, że mieszkania jeszcze kilka lat temu były o wiele tańsze niż teraz i ta inwestycja zwracała się znacznie szybciej niż teraz, kiedy to ceny śrubują kolejne maksima. Swoją drogą, wiele osób do tej pory traktowało nieruchomości również jako tarczę podatkową. Kupując mieszkania na firmę, mogli dokonywać remontu mieszkania, odbijając sobie wszystkie koszty od dochodu. Niektórzy szli jeszcze dalej i dokonywali tak zwanej przyspieszonej amortyzacji, która dawała możliwość odliczenia sobie do 10% ceny nieruchomości od dochodu, jaki generowała ich firma. Niestety wszystko wskazuje na to, że te czasy mamy już za sobą. Od przyszłego bowiem roku wprowadzony zostanie ryczałt w wysokości 8,5% od dochodów z najmu i najprawdopodobniej koszty z remontu mieszkań czy przyspieszonej amortyzacji mogą odejść do lamusa. To oczywiście przełoży się na spadek zainteresowania zakupem nieruchomości przez niektóre osoby. Oczywiście to nie wszystko, co szykuje dla nas rząd. Nowy Ład ma nieść ze sobą możliwość dopłat do mieszkań, jak również gwarancji państwowych dla osób, które będą chciały zaciągać kredyt na mieszkanie. Czy jednak owe zachęty będą na tyle kuszące, że małżeństwa zdecydują się na powiększenie rodziny, czy też zaciągnięcie zobowiązania, które najczęściej spłacane jest przez całe życie? Do tego warto dodać, że coraz częściej spotykamy się na co dzień ze skutkami niżu demograficznego. Nie oszukujmy się, Polska zaczyna wymierać i o ile w dużych miastach tego nie widać, to w małych miejscowościach wygląda to już naprawdę bardzo źle. Polska wieś wymiera w zastraszającym tempie. Pytanie, które nasuwa się więc samo, to to, co stanie się z nieruchomościami, które będą oddalone od miast. Opustoszałe domostwa, do których nie zechcą wrócić czy to ci, którzy wyjechali do dużych miast za pracą, czy też ci, którzy wybrali emigrację zarobkową. Możemy więc dojść za chwilę do sytuacji, w której za przysłowiowe grosze będzie można kupić sobie domek ze sporym ogrodem gdzieś na wsi, w cenie małego mieszkania w centrum. Ile osób zdecyduje się na pozostanie w mieście? Co stanie się z nieruchomościami, które nie znajdą chętnych nabywców? Jak przełoży się to na ogólny wzrost cen nieruchomości? Jak widzicie, jest wiele pytań, które oczekują odpowiedzi, a niebawem odpowie na nie sam rynek. Jesteśmy w bardzo ciekawym położeniu i jedno jest pewne, nieruchomości są bardzo drogie. Pytanie, które ciśnie się w tym miejscu na usta, to jak długo ten stan będzie trwał? Ile osób w obecnej chwili powie pas i najzwyczajniej w świecie nie podejmie trudu budowy domu czy zakupu mieszkania wspierając się kredytem? Czy to już jest ten moment? Czas pokaże. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartości i pozwoliło spojrzeć na rynek nieruchomości z nieco szerszej perspektywy. Jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Rynek nadal będzie rozgrzany jak dotąd, czy raczej za niedługo możemy liczyć na zjazd cen nieruchomości? Koniecznie zostawcie komentarz pod tym materiałem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.